Proszę pana, czy pan wie, czego sprawa dotyczy? Tak, jestem zorientowany. Znaczy, a za może, nie do szczegółów, może nie do szczegółów, ale no generalnie wiem, czego sprawa dotyczy. No, co jest panu wiadomo w sprawie? No, z tego, co mi wiadomo, to sprawa dotyczy zagadnienia użyczenia broni i podobnie. Przecież kolokwialnie jest nielegalnego użyczenia broni przez pana Siergieja Isaryka od osoby trzeciej. Wiem, że chodzi o kwestię. I faktycznie jakiś czas temu, no nie jestem w stanie określić daty konkretnie, kiedy to było, ale w każdym razie było to krótko po otrzymaniu przez niego dokumentu z Komendy Głównej Policji, gdzie występował Siergiej o interpretację prawa dotyczącą prawa. Skarżony występował o interpretację prawa dotyczącego... W zakresie pożyczania broni. W zakresie pożyczania... Proszę o artykuł 28 ustawy o broni. W związku z tym, że ponad 30 lat zajmuje się tymi zagadnieniami... Ja zajmuję się tymi zagadnieniami... Prawie 30 lat, ale z jakiego... To znaczy, generalnie prowadzą działalność gospodarczą, będąc szefem Narodowej Federacji Strzeleckiej. Jest prawie 30 lat. Jestem szefem Narodowej Federacji Strzeleckiej. Byłem też członkiem komisji sejmowej, która pracowała nad ustawą. Strzeleckiej. Byłem też członkiem komisji sejmowej, która pracowała nad ustawą o broni. Jesteśmy zaproszeni do współpracy. Słucham? W którym roku pan to wcześniejszą ustawą to było? To był początek 2000 roku. Chodzi o początek 2000 roku. Przy tej aktualnej nowelizacji nie współpracowaliśmy. W związku z powyższym, no, te zagadnienia były nam, że się tak wyrażę, pożyczania broni w przeszłości wielokrotnie były przedmiotem naszych prac. Między innymi występowaliśmy do... No, my czy kto? No, to była Federacja Strzelecka. Występowaliśmy do profesora jako prawa o interpretację. Występowaliśmy o interpretację artykułu, między innymi artykułu 28, nie tylko tego. Gdzie był problem? Problem był dotyczący interpretacji, generalnie mówiąc, krzyżowego pożyczania broni sportowej z myśliwemu, myśliwi sportowcowi i wzajemne relacje między osobami posiadającymi broń. Głównie chodziło o kwestię wzajemnego pożyczania broni między myśliwymi a osobami posiadającymi. No tak, ale tutaj kwestia jest troszeczkę inna. Tak? Kwestia jest trochę inna. W związku z powyższym, no, nie spotkaliśmy się wcześniej z tego typu zagadnieniami. Aczkolwiek pan Siergiej zwrócił się do nas z prośbą, żebyśmy, przedstawiając nam stosowne dokumenty, które dysponował. Skarżony zwrócił się do nas. Jako do federacji się zwrócił. Jako federacji z prośbą. O interpretację, czy on jako interpretację, kiedy on się zwraca? Mówiło krótko po otrzymaniu interpretacji prawa przez Komendę Główną Policji. To nie wiem, to był listopad, ale... Było to krótko po otrzymaniu interpretacji z KWP. Może w listopadzie którego roku? Nie wiem, to było 2 lata temu, 3 lata temu. Nie wiem, nie umiem. Komendy Głównej? Tak, tak. Przepraszam, Komendy Interpretacji Komendy Głównej. Może w listopadzie 2-3 lata temu. Tak, ale naprawdę. Ale o jakiej interpretacji pan teraz mówi? Chodzi o pismo, które nam przedłożył i przedłożył nam pismo, znaczy zapoznaliśmy się z pismem z 2000, chyba wcześniejszego pisma jakiejś firmy, która zadawała pytanie Komendzie Głównej Policji. Przedłożył nam odpowiedź Komendy Głównej jakiejś innej firmie, tak, udzielonej. To było nie, to była pierwsza, najpierw było to pismo udzielone odpowiedź jakiejś innej firmie, to było dużo wcześniejsze pismo, a następnie, a równocześnie przedłożył nam odpowiedź, którą on uzyskał z Komendy Głównej Policji. Przedłożył dwa pisma z Komendy Głównej. Tak. Znaczy nie, to były dwa pisma z Komendy Głównej. Przedłożył nam odpowiedź Komendy Głównej na zapytanie innego podmiotu. Tak. Oraz udzielone jemu, tak? Tak. Na zapytanie innego podmiotu oraz pismo udzielone jemu. Co tam było, proszę pana? No generalnie mówiąc, z pisma, które Komenda Główna przedłożył, z Komendy tej, której odpowiedziano bezpośrednio Siergiejowi, wywnioskowaliśmy, że... Pisma. Mhm. To nie tylko ja, bo chyba jeszcze ktoś z prawników był zawierającego odpowiedź
udzielono panu Siergiejowi. Doszliśmy wspólnie do wniosku, tam było więcej osób w tym czasie, już nawet nie jestem w stanie wskazać, ale to z reguły to są takie burze mózgów. Wnioskowaliśmy, że nie stoi nic na przeszkodzie, aby mógł on, posiadając pozwolenie na broń łowieckie, użyć taką broń przeznaczoną do tego typu celów od osoby, które pozwolenie stosowne posiada. Natomiast potem, zupełnie jakiś czas później, dowiedzieliśmy się, że następna opinia się pojawiła. Następna opinia Komendy Głównej Policji, która była sprzeczna, z tą wcześniejszą opinią. No powiem, że absolutnie nas ten stan rzeczy nie zaskoczył, że pojawia się w krótkim odstępie nawet czasu jedna po drugiej sprzeczne w mojej opinii. Dlatego, że wielokrotnie w przeszłości spotykaliśmy się z sytuacją, że ten sam organ wydawał wzajemnie sprzeczne ze sobą opinie. I z tego, co mi wiadomo, po wydaniu tej drugiej opinii pan Siergiej już broni nie użyczał. Już broni nie użyczał i do niej się dostosował. Ja do końca kwietnia tego roku? Tak. 2018 roku byłem przewodniczącym zarządu okręgowego PZL Bydgoszczy, tak? Bydgoszczy. Czy pan ma jakąś wiedzę odnośnie pozwolenia na broń oskarżonego? Czy dysponował pozwoleniem na broń, czy miał cofnięte? To znaczy, że ja mam wiedzę na Komendant Wojewódzki Policji cofnął pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej do celów łowieckich. Tak, koledze Siergiejowi i Sarkowi. Decyzja uprawomocniła się na początku października. Zwrócił się do nas z prośbą, do nas, czyli zarządu okręgowego, z prośbą o interpretację jakiego przepisu? Bo chciał polować na podstawie posiadanego pozwolenia na broń. Mieliśmy radcę prawnego w zarządzie. Ale nasza opinia na ten temat była niekonkretna. Niepewna. I zwróciliśmy się do komendanta głównego policji. Żeby nas poinformował. Czy osoba, która nie ma pozwolenia na siebie własne. Polskiego pozwolenia. Czy osoba, która nie ma polskiego pozwolenia. Może wykonywać polowanie na podstawie tego ukraińskiego. Na podstawie ukraińskiego pozwolenia. Dobrze, nie może ta osoba. Komendant główny policji uznał, że taka osoba nie może polować, tak? Nie może polować. Czy taką pismo, ono było do
kogo adresowane? To było do nas adresowane i do zarządu okręgowego. Myśmy to pismo, treść tego pisma... Było to pismo adresowane do nas, czyli zarządu. I myśmy to pismo... To znaczy, na podstawie tego pisma, treści tego pisma, które się zgłosiliśmy do komendanta, przekazaliśmy zainteresowanym kołom łowieckim. Myśmy to pismo przekazali zainteresowanym kołom łowieckim. I koledze i Starej Krowi. I były preskrywane zasady do kolegi. Czyli on się z tym pismem zapoznał, tak? Proszę? Czy pan oskarżony się zapoznał z tym pismem? No, otrzymał. Oskarżony otrzymał to pismo. Z pewnością się zapoznał. Czy pan wie, czy on dalej wykonywał te polowania? Nie mam pojęcia. Aha, nie mam pojęcia, czy wykonywał polowania. A jakieś wnioski dowodowe stąd składają? Pan mecenas? Dziękuję. Pan oskarżony składa jeszcze jakieś wnioski dowodowe? Jeżeli strony nie wnoszą o uzupełnienie przewodu sądowego, ogłaszam, że przewód sądowy jest zamknięty, biorę głos w stronę. Pan W pismie oskarżenia oskarżony z postępowania wyczerpał znamiona zarzucanego maskiem oskarżenia czynu. Stanął pozwolenia czynu z artykułu 263 paragraf 2 kodeksu karnego posiadania w okresie od 7 października 2016 roku do 19 grudnia 2016 roku na terenie powiatu smoleńskiego oraz Bydgoszczy kilku sztuk broni bez pozwolenia i będzie dokonywania polowania przy użyciu jednostki broni. Przesłuchany w charakterze podejrzanego oskarżony nie przyznał się do popełnienia tego czynu i wyjaśnił, że to cudzoziemiec posiadający kartę stałego pobytu w Polsce, pomimo faktu, iż nie posiadał polskiego pozwolenia na broń, które decyzją komendanta wojewódzkiego policji z dnia Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2015 roku zostało mu cofnięte, pożyczył broń od swojej i z broni tej korzystał, a na podstawie w sądzie tego ukraińskiego zezwolenia na broń uzyskiwał pozwolenie od kół łowieckich na wykonanie strzału. W sądzie znamiennym w tej sprawie jest to, że dopiero w dniu 19 października 2016 roku oskarżony wystosował zapytanie do Komendy Głównej Policji dotyczące interpretacji artykułu 28 ustawy o broni i amunicji, która reguluje kwestię użyczenia broni cudzoziemcom. Przy czym w sądzie znamiennym pozostaje również to, iż oskarżony w tym piśmie zapytaniu nie sprecyzował, nie określił swojego stanu faktycznego, tylko zadał ogólne pytanie co do interpretacji tego przepisu. Otrzymał odpowiedź w Wysokim Sądzie, iż można użyczyć broń cudzoziemcom pod warunkiem, że posiadają oni pozwolenie na broń w kraju, z którego pochodzą. Przy czym w sądzie znamienne jest to, że pan oskarżony jest rezydentem na terenie Polski i mieszka od kilkudziesięciu lat na terenie Polski. Co więcej, prowadząc strzelnicę sportową, jak sam tutaj powiedział przed sądem, wynosi liczne sukcesy w zawodach sportowych, a także doskonale zna, przynajmniej w sądzie powinien znać przepisy obowiązującego prawa. Następnie w sądzie zwrócił się kolejnym pismem do Komendy Głównej Policji o interpretację, w którym to piśmie w sądzie już nakreślił swoją sytuację, a więc napisał to, co przed chwilą powiedziałem, że jest rezydentem, że posiadał polskie zezwolenie na broń i że to pozwolenie na broń zostało mu cofnięte. I wówczas w sądzie przyszła odpowiedź z Komendy Głównej Policji, która wskazuje, że nie mógł z tej broni w sądzie korzystać. I tak jak tutaj na dniu dzisiejszym usłyszeliśmy, od tego okresu pan oskarżony w sądzie przestał korzystać z tej broni. Tym niemniej, tak jak zaznaczyłem na wstępie, czyn zarzucany oskarżonemu może być popełniony umyślnie z dwóch w sądzie elementów, a więc z zamiarem kierunkowym oraz zamiarem ewentualnym. A więc w sądzie oskarżony godził się z tym, tak, w sądzie, że wiedząc, że ma cofnięte to pozwolenie na broń, że popełni w sądzie, popełni czyn z artykułu 263 paragraf 2 kodeksu karnego. Biorąc pod uwagę, tak jak powiedziałem w sądzie, wykształcenie w sądzie oskarżonego, fakt, iż doskonale zna się, albo przynajmniej tak jak powiedziałem, powinien znać, jest obowiązany, zna się na przepisach prawa, on w sądzie w ocenie oskarżenia po tej dacie wydania tego cofnięcia pozwolenia na broń do czasu uzyskania w sądzie interpretacji nie powinien w sądzie tej broni używać, a tak się nie stało. W
sądzie reasumując, ja wnoszę uznanie oskarżonego za winnego popełnienia zarzuconego aktu oskarżenia czynu i mając na uwadze też artykułu 37a wnoszę wymierzenie mu grzywny w wysokości 50 sztabek dziennych ustalając wysokość stacji na 100 zł oraz osądzenie kosztów postępowania. Ustalając wysokość jednej stawki na równą 100 zł i za osądzenie kosztów postępowania. Dziękuję. Pan mecenas, co to nosi? Ja wnoszę generalnie po uwzględnieniu. Otóż proszę sobie. Sytuacja jest dość jednoznaczna w tej sprawie. My musimy ocenić, oprócz tego, że pan, mój klient, przez 20 lat jest w Polsce, to musimy oceniać, jakie podjął starania, żeby uzyskać interpretację artykułu 263, paragraf 1 konsekwencji do wyciągnięcia, tak? Bo decydując się na skorzystanie z możliwości użyczenia broni, no przecież on chciał uniknąć tego, o co dzisiaj jest oskarżony, czyli zarzutu z artykułu 263, paragraf 1. I teraz tak, wysoki sądzie. Wczoraj mam do zezwolenia wyrabia amunicję albo broń, albo handluje, tak? To jest posiadanie broni bez wymaganego zezwolenia. I on zdawał sobie sprawę, że nie ma zezwolenia wymagane przez władze tego kraju. No bo w sierpniu 2015 roku cofnięto mu zezwolenie na broń. W końcówce września to cofnięcie zostało potwierdzone przez Komendę Główną, a więc końcem września 2015 roku wie na pewno, że nie może używać broni na podstawie zezwolenia wydanego przez władze polskie. I teraz, co on robi? Wysoki sądzie, po pierwsze, no, zapoznał się z decyzją z 2014 roku, jaką to odpowiedział, bo to nie decyzja, odpowiedział Komendy Głównej do pani Buniowskiej, prowadzącej firmę, na podstawie której przyjeżdżają tutaj obcokrajowcy, nie przywożą z sobą broni, tylko użyczają broń od myśliwych Polaków. I interpretacja jest jasna. Jeśli obcokrajowiec ma zezwolenie własnego państwa, to myśliwy Polak może mu tą broń użyczyć. Taka jest interpretacja. Pan Sergiej Isaryk nie stracił obywatelstwa ukraińskiego, cały czas jest obywatelem obcego państwa, natomiast oczywiście ma kartę stałego pobytu w Polsce, ale do obywatelstwa to się nijak nie ma. Nie ma obywatelstwa polskiego, nadal jest obywatelem Ukrainy. I teraz, Wysoki Sądzie, następna rzecz. Ano zwraca się w 2016 roku z zapytaniem do Komendy Głównej, jaka jest jego sytuacja prawna, i czy może w związku z tym użyczać broni. Oczywiście, że nie opisuje, tak jak pan prokurator by chciał w całości swojej historii, no zadaje proste pytanie, czy jako cudzoziemiec, a tym cudzoziemcem jest, czy jako obywatel obcego państwa może uzyskać, jest obywatelem obcego państwa. Czy w związku z tym, mając zezwolenie obcego swego rdzennego państwa, może użyczyć broni? No może uzyskać. I teraz proszę zwrócić uwagę, kiedy zawierano umowę użyczenia. To jest październik roku 2016, chyba 6 października. A więc utracił broń ostatecznie w końcówce września 2015 roku, bo decyzja jest prawomocna, do października roku 2016 nie tyka tej broni. Dostaje odpowiedź, że może, i dopiero wtedy zawiera umowę użyczenia. No i w październiku dochodzi do tego nieszczęsnego polowania. I teraz, Wysoki Sądzie, tak. No, patrzę w te przepisy i sam jako Polak, jako myśliwy miałbym z tym problem. Bo oczywiście, będąc w jakimś tam mierze fachowcem, no, bym powiedział tak, no, straciłem pozwolenie polskie, jestem obywatelem Ukrainy,
czy korzystanie z zezwolenia ukraińskiego nie jest przypadkiem obejściem przepisów na tym terenie. Ale ja jestem prawnikiem. Ale czy myśliwy i oskarżony i Sarek ma myśleć tak jak ja? Mnie, Wysoki Sądzie, mógłby sąd oceniać tak jak proponuje prokurator. Natomiast my oceniajmy obywatela, każdego, w stosunku do jego możliwości percepcyjnych i do tego, jaką odpowiedź uzyskał od władz państwowych. On napisał też do ministra sprawiedliwości w tej sprawie. Minister sprawiedliwości cwanie, jak to zwykle postępują, powiedział, to nie nasza sprawa, proszę zwrócić się do komendanta głównego policji. No to zwrócił się do komendanta głównego policji. To czego on tu nie dopełnił? A no dopełnił wszystko, co najwyżej nie zrozumiał zawiłości naszego prawa. A ile obywateli w tym kraju, rdzennych Polaków, rozumie zawiłości prawa polskiego? Bo ja myślę, że już jest niewielka ilość osób, która została. Jeśli Wysoki Sądzie i teraz idzie po pozwolenie na odstrzał, tak, do swojego koła. No przecież koło wie, że on nie ma zezwolenia na broń, bo to jest tajemnicą. Przecież Polski Związek Łowiecki zostaje powiadomiony, że jest cofnięte pozwolenie. Ma tej broni kilkanaście sztuk, więc to wszystko musi z jego rąk trafić do rąk osoby, która tym zezwoleniem dysponuje. No i koledzy myśleli po przedstawieniu tych interpretacji, dochodzą do wniosku, no tak. No jeśli minister pisze, że na podstawie zezwolenia ukraińskiego ty możesz użyczyć broni, a będąc członkiem naszego koła, bo cały czas był członkiem koła tego, gdzie dostał zezwolenie na odstrzał, jak i członkiem koła PZL, nie widzi przeszkód w daniu. No nikt nie wpadł na pomysł, a słuchaj, a może zostaw i idziemy po interpretację. Nie. Mało tego, prokuratura odmawia postępowania. No to, na Boga, Ministerstwo Sprawiedliwości mówi, zwraca się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to się zwraca do komendanta, dostaje taką, a nie inną odpowiedź. Prokuratura po analizie mówi, nie, tam nie ma przestępstwa. Koledzy stwierdzają, że zgodnie z tym, z dokumentami, jakie nas przekazujesz, masz tutaj zezwolenie na odstrzał. Dzisiejszy świadek mówi, no, jakąś tam wiedzę mam i interpretacja była dla nas jasna, a później się te interpretacje zmieniły, no to nie upieraliśmy się, żeby on w błędzie tkwił, tylko mówimy, skoro interpretacje się zmieniły, to nie możesz, że tak powiem, powołać się na pierwszą, bo musisz wyjaśnić drugą interpretację. No i Wysoki Sądzie, jakie to jest popełnienie przestępstwa? W jakim zamiarze? Nie możemy przypisać jakiegokolwiek zamiaru. No bo zamiar bezpośredni w ogóle nie wchodzi w grę. Ale czy wchodzi niedbalstwo? A gdzie on miał zwrócić się o interpretację przepisów? Takich, no, że od A do Z mu wytłumaczył. Nie można powiedzieć, że on wprowadził w błąd komendanta głównego i dostał taką odpowiedź. Bo jakby komendant główny uznał, że potrzebuje tą odpowiedź rozszerzyć o różne elementy, no to kwestią organu jest udzielenie pełnej odpowiedzi. A jak organ dostaje zapytanie, na podstawie którego nie może udzielić pełnej odpowiedzi, to wzywa do skonkretyzowania tej odpowiedzi. No nie zrzucajmy wszystkiego na obywatela i jeszcze obcego państwa, a rezydenta w naszym kraju, żeby on odpowiadał za przeproszeniem, za bałagan prawny w tym kraju. No bo do tego dochodzi, tak? Na końcu trzeba kogoś znaleźć, bo tam koledzy się uparli, jedni tam, jednym się nie podoba, to będziemy tutaj pisać, aż prokuratura jakaś tam w Polsce dojdzie do wniosku, że jednak oskarżymy. Patrzmy na to z punktu widzenia prostego obywatela. Jak rozumie prawo i jak może sprawdzić, gdyby do mnie przyszedł po poradę, ja bym zapoznał się z tymi dwoma pismami, to też nie miałbym najprawdopodobniej wątpliwości, że jeśli wykorzystuję drogę cudzoziemca posiadającego zezwolenie na broń i tym się posługuję przy umowie użyczenia, bo co innego, gdybyśmy ukryli pewne fakty, ale przy umowie użyczenia, przecież posługuję się tym faktem, tak? No to o czym mowa?
Mamy tak myśleć, a w podtekście, że tak jak pan minister finansów mówi, no interpretacja jest, ale to nie znaczy, że ty się możesz nią zastanawiać. No, no nie możemy doprowadzić do sytuacji, że tworzymy prawo, że ktoś tłumaczy je, ale my mówimy, no co tam nas obchodzi? Przecież każdy, na, kto się wcześniej obudzi, będzie miał inne zdanie na ten temat. Wysoki sądzie, jeśli prawo jest nieprecyzyjne, to ten element, przyjmując, że obywatel próbował wyjaśnić swoją sytuację i przyjmując, że to nieprecyzyjne prawo zostało tak zinterpretowane przez organa do tego powołane, no nie może być kozłem ofiarnym. A skoro nie może być kozłem ofiarnym, no to nie można mu przypisać winy. Ja się zastanawiałem w Wysokim Sądzie nad brzmieniem przepisu 29, błąd usprawiedliwienia. Ale tu nawet tak daleko bym, no, tak daleko bym nie można, bo błąd usprawiedliwiony czyn. Organ wprowadził go w błąd, to ja usprawiedliwiam swój błąd. Wysoki sądzie, wnoszę o nim. Dziękuję już. Dziękuję. O co pan wnosi? Pan oskarżony? Na stanie. O co pan wnosi? Ostatnie słowo. Ja muszę o imienie mnie, dlatego że działałem to nie, działałem to zgodnie z tym wytycznymi, które były mnie przypisane w piśmie przede wszystkim moje zwrócenie się do Ministerstwa Sprawiedliwości i ja reagowałem się na pismo 14 roku do pani Krasie Dunowskiej i uważam, że działałem według tych przepisów. Kiedy dostałem trzecie pismo, nasze drugie to pismo, ale trzecie kolejne do mnie, gdzie było napisane, że muszę korzystać z, że jedynym dokumentem pozwalającym do ruszenia broni jest pozwolenie konsula, to skorzystałem z tego pozwolenia konsula i polowałem w ubiegłym roku na pozwolenie konsula. Także wykonywałem wszystko, co było polecone mnie przez Komendę Główną Policji. Uważam, że działałem tylko, nie było to umyślne absolutnie jakieś przestępstwo, a działałem tylko według wytycznych, które były mnie napisane w odpowiedziach od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To znaczy od policji, Komendy Głównej Policji.